Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czy okres świąteczny z okazji Bożego Narodzenia rządzi się własnymi prawami, mianowicie od Wigilii, czyli od 24 grudnia aż do Trzech Króli, które przypada 6 stycznia, nasz nieszczęśliwy kraj pogrąża się w świątecznej nirwanie. No i życie, zwłaszcza polityczne, zamiera, w związku z czym nawet konflikty polityczne zdają się wygasać. No tym razem chyba tak do końca nie będzie, bo wprawdzie nirwana nirwaną, ale zadania polityczne cały czas obowiązują. I skoro nasza Złota Pani za pośrednictwem Donalda Tuska rzuciła hasło zaostrzenia walki klasowej o praworządność w naszym Bantustanie, no to tam walka klasowa się zaostrzy, żeby tam nie wiem co. Proszę Państwa, tym bardziej, że po tych wszystkich nowelizacjach, propozycjach właściwie znowelizowania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, no i ustawy o Sądzie Najwyższym, to w środowiskach prawniczych zapanowało niezwykłe ożywienie. Wielu osobom uderzyły do głowy gerzdorfiny, no i tam nawet adwokaci zabrali głos, że to skandal i tak dalej, no nie mówiąc już o dziekanach Wydziału Prawa z całej Polski, też zabrali głos, że to niegodziwość i tak dalej, i tak dalej. No i Sąd Najwyższy wreszcie orzekł, że to skandal i tak dalej. Krótko mówiąc, władza sądownicza ze swoimi akolitami zbuntowała się przeciwko władzy ustawodawczej. No to widać, że struktury państwa chwieją się w posadach i chyba o to chodzi, proszę Państwa, chyba o to chodzi, bo nawet Kukuniek zapowiedział, znaczy zachęcał wszystkich do marszu na Warszawę, jeszcze nie wiadomo kiedy, czy tam przed świętami, czy zaraz po świętach, czy przed Trzema Królami, czy po Trzech Królach. No ale marsz na Warszawę na pewno się odbędzie, skoro Kukuniek tak już na dźwięk znajomej trąbki zareagował, to tak ten marsz się na pewno odbędzie. Kukuniek zapowiada, że stanie na czele, no stanie. Rozumiem, że on takiej drogi pieszo nie przebędzie, tak długiej z Gdańska do Warszawy, to jest ponad 300 km. Porobiłyby mu się nagniotki na stopach, w związku z tym no, będzie tam wieziony na czele, tylko nie wiadomo jeszcze jakim pojazdem. Najlepiej byłoby na taczce. W dni parzyste on, w dni nieparzyste pani Małgorzata Gersdorf i w ten sposób czoło pochodu, czoło marszu na Rzym byłoby zachowane we właściwych proporcjach. Nawet byłby utrzymany parytet płciowy. Proszę Państwa, ale to jeszcze nic, bo Donald Tusk właśnie rozpoczął swoją kampanię prezydencką. Tyle tylko, że nie na przyszłoroczne wybory, a na wybory, które mają się odbyć w 2025 roku, kiedy skończy się kadencja prezydenta wybranego w maju przyszłego roku. Dlaczego tak uważam? No po pierwsze dlatego, że nasza Złota Pani zabroniła mu kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, tak samo jak stare kiejkuty zabroniły mu kandydować w wyborach prezydenckich w roku 2010. Pamiętamy, że Donald Tusk podporządkował swoją działalność na stanowisku prezesa Rady Ministrów właśnie kampanii prezydenckiej, no i okazało się, że niestety nic z tego nie będzie, bo stare kiejkuty mu zabroniły i stare kiejkuty wysunęły na stanowisko prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, z którym do prawyborów w Platformie Obywatelskiej stanął Radosław Sikorski, ale po latach książę Małżonek przyznał, że to była ustawka. No jak książę Małżonek tak mówi, to nie wypada nam zaprzeczać, w związku z tym widać wyraźnie, że to stare kiejkuty wszystko tutaj załatwiły. No ciekaw jestem, kto teraz będzie załatwiał. Ja interpretuję
sytuację tak, że nasza Złota Pani ma inne plany dla naszego Bantustanu na nadchodzące lata. Dlatego uważała, że uznała, że będzie rozsądne, żeby Donald Tusk w tym czasie nie zajmował żadnego stanowiska w państwie, tylko żeby przeczekał ten okres na uboczu. No nie tak całkiem pasywnie, bo Donald Tusk zachęcił niedawno wszystkich tutaj swoich zwolenników i pożytecznych idiotów, żeby tutaj robili zadymę na ulicach, bo zgodnie z taktyką ulica i zagranica. Tutaj będzie zadyma na ulicach, a Donald Tusk załatwi, że za granicą odbije się to pożądanym rezonansem i w ten sposób nasza Złota Pani zamierza przy pomocy swojej agentury oczywiście i tu stronnictwa pruskiego rozhuśtać nastroje w Polsce po to, żeby odzyskać wpływy, a jak już odzyska wpływy, no to wtedy Donald Tusk w 2025 roku na białym koniu wjedzie do Pałacu Prezydenckiego jak na incitatusie. No i wtedy czeka nas okres szczęśliwości, byle nie wiecznej, bo to by oznaczało, że dni ostatnie się zbliżają, koniec świata, a tu końca świata nie będzie, tylko prawdopodobnie ta obecna kadencja parlamentarna jest, znaczy może być ostatnią kadencją, w której Prawo i Sprawiedliwość utworzyło rząd. Dlaczego? Dlatego, że no widać, że tam rozpoczęła się walka, ja już to mówiłem, rozpoczęła się walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Jego pozycja cały czas słabnie. Jeszcze tak jak mówiłem, 4 lata temu byłoby nie do pomyślenia, żeby pobożny wicepremier Jarosław Gowin takie tutaj wolty robił, dęba stawał naczelnikowi państwa, a teraz stanął dęba w sprawie ustawy o wielokrotnościach, no i naczelnik państwa z podkulonym ogonem wycofał ustawę już złożoną w Sejmie, więc poniósł taką nawet prestiżową porażkę. No, warto zwrócić uwagę, że sam Jarosław Kaczyński, który kiedyś stawiał taką cezurę w roku 2027, to teraz cofnął się w czasie do roku 2023, a więc do końca kadencji obecnego Sejmu, już tam tak daje do zrozumienia, że przejdzie na polityczną emeryturę. Czy Prawo i Sprawiedliwość przetrzyma ten eksperyment? Obawiam się, że może go nie przetrzymać, że może, proszę Państwa, z Prawem i Sprawiedliwością stać się mniej więcej to samo, co z Imperium Aleksandra Wielkiego po jego śmierci. Dopóki Aleksander Wielki żył, no to Imperium się utrzymało. Jak tylko umarł, no to natychmiast diadochowie rozpoczęli walkę i od tej walki im całe Imperium się rozpadło, bo żaden nie był w stanie przejąć nad nim kontroli. To miało oczywiście swoje następstwa, ale mniejsza w tej chwili o to. No i w rezultacie kandydatką na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej została pani posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona w ogóle chyba nie miała takiej ambicji, no ale jak już taki rozkaz padł, jak Donald Tusk został wycofany z walki o stanowisko prezydenta, no to trzeba było kogoś wystawić, więc wystawiono panią Małgorzatę Posągową i dla jako taki demokratyczny listek figowy, tam pan Jaśkowiak się pojawił, no pan Jaśkowiak taktownie z panią Małgorzatą Posągową Kidawą-Błońską przegrał. W rezultacie ona będzie kandydowała w wyborach przyszłorocznych. No oczywiście pan Kosiniak-Kamysz, najbardziej dramatyczna sytuacja jest na lewicy. No wszyscy się, jak mogą, się wybraniają z kandydowania na stanowisko prezydenta. Właściwie nie bardzo wiadomo, znaczy ja się domyślam dlaczego. Nie dlatego, żeby kandydowanie, czy nawet objęcie stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było czymś hańbiącym, nawet dla lewicy, tylko dlatego, że no, żaden z tych wodzów nie chce doświadczyć porażki. Wszyscy chcą wygrać.
Stalingradzie, jak wiadomo, sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą, no i tam trwają przygotowania do łapanki, dzięki której może lewicowy kandydat na prezydenta się jakoś wyłoni. Trwają jeszcze prawybory w Konfederacji, no tu trzeba odnotować pewną akcję dywersyjną, bo dwa dni temu chyba powstała taka dywersyjna konfederacja z panem Marianem Kowalskim na fasadzie. No to teraz już rozumiemy, dlaczego tak rządowa telewizja tam go nadymała. Jego zresztą tam nie tak trudno jest ponadymać. No i nadymała go rządowa telewizja. Nie wiedzieliśmy, ja w każdym razie nie bardzo wiedziałem, dlaczego, skąd taka miłość i tak dalej, a tu okazało się, że dlatego. No i protektorat swój, tak by to wynikało przynajmniej z fotografii pamiątkowej, że protektorat swój nad Konfederacją Narodową, która ma się różnić od Konfederacji Wolność i Niepodległość, która ma reprezentację parlamentarną, że protektorat nad tą konfederacją objął wielce czcigodny Antoni Macierewicz. No, muszę powiedzieć, że trochę mnie martwi ten postępujący ześlizg wielce czcigodnego Antoniego Macierewicza, którego pamiętam jako no jeszcze z konspiracji z lat 70., jako człowieka odważnego, takiego przedsiębiorczego i tak dalej. No ale kiedy w ramach głębokiej rekonstrukcji rządu został spuszczony z wodą przez naczelnika państwa, to teraz coraz bardziej takie, no nie powiem, że kompromitujące, ale takie niewdzięczne zadania mu wyznacza ten naczelnik państwa. No i teraz już z panem Marianem Kowalskim. No, nie jest to liść chyba do wieńca sławy, tym bardziej, że nie trudno przejrzeć, o co tutaj chodzi, że chodzi o to, żeby Konfederacji tej parlamentarnej zrobić dywersję. To pokazuje, proszę państwa, że Konfederacja przez Prawo i Sprawiedliwość jest traktowana jako największe zagrożenie, nawet nie lewica, tylko Konfederacja, bo Konfederacja, jeśli nie zrobi jakiegoś głupstwa, to rzeczywiście może coraz więcej wyborców Prawu i Sprawiedliwości odebrać, zwłaszcza kiedy objawią się skutki amerykańskiej ustawy 437, bo one prędzej czy później się objawią. Pan sekretarz stanu, pan Pompeo, może został uproszony o to, żeby powstrzymał się z przedstawieniem kongresowi raportu aż do końca horyzontu przyszłego roku wyborczego, czyli do wyborów prezydenckich, no ale potem będzie musiał coś zrobić i kongres odpowiednio na ten raport zareaguje i ta reakcja, tej reakcji już chyba nie będzie można ukryć, no i wtedy rozpocznie się erozja wpływów Prawa i Sprawiedliwości nawet wśród swoich wyznawców, bo tu jednak wyznawcy wyznawcami, kult kultem, ale no rzeczywistość, wreszcie poczucie rzeczywistości może dojść do głosu i wtedy będzie sytuacja poważna. Oczywiście, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy rząd, bo to jest szersza struktura, dąży do przejścia na ręczne sterowanie sądami i temu służą te nowelizacje prawa ustroju sądów powszechnych i tak dalej. To jest oczywiście numer kozacki, dlatego że no nic dobrego, dlatego że jeżeli rząd przejdzie na ręczne sterowanie sądami, to nie ma takiej siły, która by go ustrzegła przed pokusą wykorzystywania tego politycznie. Mielibyśmy po prostu taki powrót do PRL. Pan mecenas Roman Giertych twierdzi, że to do państwa totalitarnego. Ja uważam, że nie, dlatego że od dawna już mówiłem, że ideałem Jarosława Kaczyńskiego jako naczelnika państwa jest przedwojenna sanacja. No i to jest właśnie nawiązanie do tej przedwojennej sanacji, która była formacją taką etatystyczną i Polski nie przekształciła w państwo totalitarne, tylko w takie państwo autorytarne, w którym wolności takie były dosyć ograniczone, ale no
nie w stopniu takim, żeby to uznać za przejaw totalitaryzmu, bo wystarczy porównać Rzeczpospolitą drugą sanacyjną do bolszewi pod rządami Stalina, żeby od razu gołym okiem zauważyć różnicę. Także pan mecenas Giertych właściwie od zawsze miał skłonności do przesady. No i tu widać, że ta skłonność go nie opuszcza i postępuje nawet z wiekiem, powiedziałbym. No to niedobrze, bo jak ktoś takie ma skłonności do przesady, to może stopniowo zacząć tracić kontakt z rzeczywistością. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że trwają takie przygotowania do zajęcia odpowiedniej pozycji wyjściowej w dołkach startowych, a po Trzech Królach już się rozpocznie i prawdziwy wyścig do prezydentury. No jeszcze pan Hołownia, tam pan Hołownia to jest bardzo ciekawy kandydat. Nie tyle ze względu na osobiste zalety, co ze względu na szefa swojej kampanii wyborczej, pana Michała Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna był członkiem takiego think tanku amerykańskiego, Rady Atlantyckiej. To jest tam bardzo ważne figury tam zasiadają, a ekspertem Rady Atlantyckiej jest pan Daniel Fried. Warto się zatrzymać chwilę nad tą postacią w ruchu robotniczym. Otóż pan Daniel Fried pod koniec lat 80. był wysokim urzędnikiem, znaczy wysokim, no urzędnikiem Departamentu Stanu i razem z Władimirem Kruczkowem, który był wtedy szefem zarządu, pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR, czyli mówiąc w skrócie KGB, zaprojektowali tu transformację ustrojową w naszym Bantustanie i powierzyli generałowi Kiszczakowi ten plan do wykonania. Generał Kiszczak, korzystając, że tak powiem, z grona osób zaufanych, ten plan wykonał. No i w efekcie mamy trzecią rzeczą Rzeczpospolitą, czyli jak niektórzy chcą Rzeczpospolitą drugą i pół. No i pan Daniel Fried nawet był później ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, żeby przypilnować, czy wszystko się rozwija zgodnie z planem. No chyba się rozwijało, dlatego że wrócił do Departamentu Stanu już na wyższe stanowisko, a na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych no, przybyła pani Georgetta, nasza ukochana, co koresponduje tam z Kukuńkiem nawet, no do czego to dojdzie, sam nie wiem. Proszę Państwa, więc pan Hołownia może tutaj zrobić niezły numer, choćby dlatego, że świetnie się nadaje na prezydenta okresu okupacji, ale o tym już mówiłem, więc nie będę do tego wracał. Natomiast no, narasta ta sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, rzeczywiście napięcie wzrasta, tak zgodnie z tym, co radził Hitchcock, Alfred Hitchcock. Najpierw wybucha bomba atomowa, a potem napięcie rośnie. No i tak jest w tym przypadku. Być może, że skończy się to zastosowaniem ustawy nr 1066 i klauzuli solidarności z traktatu lizbońskiego, to znaczy najpierw klauzuli solidarności, potem ustawy 1066, ale to się przekonamy, jaki będzie rozwój sytuacji w naszym Bantustanie w przyszłym roku. Tymczasem, skoro już powoli będziemy się pogrążali w świątecznej nirwanie, no to warto sobie nieśpiesznie przy wódeczce przedyskutować jedną oto sprawę. Bo tak jak mówiłem, rzeczywiście przejście na ręczne sterowanie sądami przez rząd nie jest dobrym rozwiązaniem i skończy się takim właśnie tu ręcznym sterowaniem. Ale z drugiej strony sytuacja, w której sądy, sędziowie wyemancypowali się z wszelkiej zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które im tylko płaci, też jest patologiczna. Tym bardziej, że niezawiśli sędziowie do tego stopnia się rozdokazywali, że już tam to, że rządu się nie słuchają, to jest pół biedy, ale
położyli lachę również na ustawy, a konstytucja mówi, że oni ustawom podlegają. Oni uznali, że nie podlegają i będą recenzować te ustawy, czy im się podobają, czy się nie podobają. Jak się nie podobają, to ich nie będą uznawali. No i krótko mówiąc, sytuacja zmierza w stronę anarchizacji państwa. Co z tego wynika? Ano, trzeba by jednak nie wręczać, czy nie godzić się na włożenie batoga na sędziów w ręce rządu, ale jakiś batog na sędziów trzeba ukręcić, bo jak nie ukręcimy żadnego batoga na sędziów, to oni nas tu zaczną nami kręcić i wreszcie nas wykręcą na drugą stronę. Dlatego uważam, że należy ukręcić solidny bat na sędziów, ale ten bat trzeba włożyć w ręce obywateli. Przypomnę w telegraficznym skrócie, jak to ma wyglądać. Otóż sędzia mianowany przez prezydenta korzystałby ze wszystkich gwarancji niezawisłości, z wyjątkiem jednej, z wyjątkiem nieusuwalności. Dlatego, że raz na 5 lat, to można by powiązać z wyborami prezydenckimi, każdy sędzia raz na 5 lat musiałby się poddać swoim okręgu sądowym weryfikacji ze strony obywateli. Oni by go nie wybierali, tylko mogliby go usunąć z sądownictwa, bo jeśli taki sędzia nie uzyskałby w ramach tej weryfikacji co najmniej bezwzględnej większości obywateli głosujących, no to wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania. Musiałby obywatelom zaprezentować przynajmniej 2 informacje o sobie. To obowiązkowo. Mógłby również inne, ale te 2 to by musiał. Mianowicie, jak długo średnio trwały u niego procesy od rozpoczęcia, otwarcia przewodu sądowego do wyrokowania, to po pierwsze, a po drugie, ile wyroków, ile orzeczeń uchylono mu w drugiej instancji. Bo jeżeli sędziemu druga instancja uchyla 80 czy nawet ponad 80% wyroków, no to widać, że praca tego sędziego to jest niewiele warta, więc właśnie lepiej by było, żeby opuścił on szeregi sądownictwa i właśnie temu by służyła taka weryfikacja. Proszę Państwa, warto sobie tę sprawę nieśpiesznie przy wódeczce przedyskutować, że jak walka o praworządność wejdzie w decydującą fazę, żebyśmy wiedzieli przynajmniej naszą opinię, a nie dopiero się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. I to, żeby Donald Tusk, nawet jako ten kandydat, który na białym koniu chce wjechać w 2020 roku, 2025 roku do Pałacu Namiestnikowskiego, no to ten pałac zyskał, ta nazwa tego pałacu wreszcie zyskała swoją właściwe znaczenie, no to żeby się musiał z tym stanowiskiem liczyć. Proszę Państwa, ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia, to życzę Państwu świąt spokojnych, żebyśmy nie doświadczali tego, czego doświadczył niedawno pan Jacek Międlar, że ABW wtargnęła do jego mieszkania podobno razem z drzwiami, no i tam z długą bronią i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem chodziło o to, żeby mu doręczyć zaproszenie na przesłuchanie w prokuraturze, bo tam jacyś ormowcy politycznej poprawności oskarżyli go o sianie mowy nienawiści. No wystarczyło posłać takie wezwanie na przesłuchanie panu Międlarowi, a nie fatygować Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale ja rozumiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego też od czasu do czasu musi pokazać, że za darmo chleba nie je, no i to wybiera takie akcje bezpieczniejsze, nie tam, żeby kogoś łapać, jakichś uzbrojonych gangsterów, bo to można dostać kulę w łeb, no i emerytury nie doczekać, a tu pan Międlar wiadomo, że nikomu krzywdy nie zrobi, więc można bezpiecznie do niego wchodzić o każdej porze dnia i nocy razem z drzwiami. Więc miejmy nadzieję, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zakłóci nam świątecznego spokoju, dzięki czemu będziemy mogli przy wódeczce sobie to i owo omówić, no a przede wszystkim rozkoszować się świąteczną atmosferą, bo proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia, no co to znaczy? To są obchody rocznicy narodzenia Pana Jezusa Chrystusa.
chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i w Jego osobie Stwórca Wszechświata przybrał postać ludzką. No to większego komplementu ludzkość nie mogła oczekiwać nawet, że sam Stwórca Wszechświata, no jakie motywy mu przyświecały, to już teologowie sobie łamią nad tym głowę, ale że przybrał postać ludzką. Więc rzeczywiście jest to największe wydarzenie w historii ludzkości i dlatego mamy tę świąteczną atmosferę, która w dodatku w Polsce, no takich ludzi normalnych, bo tam ludzi nienormalnych, to tam, ale tu oni i tak nic mądrego nam nie powiedzą, co nie ma co zwracać na nich uwagi, ale takich wszystkich ludzi normalnych to ta świąteczna atmosfera rozrzewnia i tak skłania do pewnej melancholii właśnie i takiego rozrzewnienia. I tego Państwu życzę, żebyście Państwo takiego nastroju podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia doświadczyli, no bo potem, jak już okres nirwany się skończy, przyjdzie bolesny powrót do rzeczywistości.